Rzeczpospolitej? Są? Proszę. Panie pośle, skoro już dzisiaj tyle powiedziano o ubezpieczeniach społecznych, to nie sposób nie zapytać, co z tym KRUS-em. Po pierwsze, raptem 1,5 miliarda złotych pochodzi ze składek członków, a 10 razy tyle pochodzi z pieniędzy pozostałych podatników. Ponadto NIK w tegorocznym raporcie wskazał, że aż 30% członków w KRUS-ie nie powinno de facto do niego przynależeć. W takim razie, skoro są państwo przy władzy, mają możliwości zmiany systemu i pan sam jeszcze dzisiaj wskazał, że grozi nam rosnąca niewypłacalność, nie będzie żadnej reformy? Docelowo uważam, że powinien być jeden system, ten, o którym mówiliśmy wcześniej, nazywany przez niektórych emeryturą obywatelską, gwarantowaną przez państwo, tak czy inaczej. Ale wróćmy do konkretnego pytania. Wskazywał pan kwoty, no niezupełnie precyzyjnie, bo musi pan powiedzieć, pamiętać, że w tym KRUS-ie jest dwojakie ubezpieczenie rolników, emerytalno-rentowo i wypadkowo-chorobowe. To wypadkowo-chorobowe w 100% jest finansowane przez samych rolników i musi pan też o tym pamiętać. Rzeczywiście budżet dopłaca naprawdę duże środki, no tylko sobie wyobraźmy, co zrobić z właścicielami 2, 3, 5 hektarów, którzy na początku przemian zostali zwolnieni w pierwszej kolejności z pracy, bo mieli te 2-3 hektary. Oni tak naprawdę nam dochodów nie uzyskują. I co, pozbawimy ich ubezpieczenia? I wyślemy ich gdzie? No kiedyś do Brazylii rolnicy chłopi wyjeżdżali z Polski. A ja uważam, że póki co ten system powinien absolutnie obowiązywać, jako też wsparcie tego środowiska. I natomiast zmiany, uszczelnianie było po wielokroć robione przez różne środowiska, które rządziły. Ja uważam, że jest to już naprawdę uszczelnione i przysłowiowi fryzjerzy czy taksówkarze, jak to się często mówiło, że są rolnikami i uprawiając, że tak powiem, zawód taksówkarza, nie płacą podatków. To jest nieprawda. To jest legenda w tej chwili i to jest nieprawda. Składki zostały też bardzo mocno zróżnicowane. Właściciele większych gospodarstw, dużych gospodarstw płacą składki porównywalne z ryczałtem płaconym przez przedsiębiorców. Ale stop, panie pośle, no nie sposób nie zauważyć. Sam pan powskazał, że mamy do czynienia to jest jednak z pewną malwersacją, bo skoro blisko 1/3 członków przynależy do KRUS-u tylko dlatego, że jest właścicielem czy posiadaczem ziemi, to jednak ten system wymaga radykalnej zmiany. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na wysokość składki, która jest w KRUS-ie, to jest około nieco ponad 80 zł, a tej, która obowiązuje dla przedsiębiorców, to jest ponad 600 zł, no to różnica jest kolosalna. Nie, ale ja bym nie prosił, można przejść koło tego. Tak ja bym prosił o precyzję, bo jest kategoria gospodarstw kilkanaście hektarów, które płacą tą składkę podstawową. Potem w miarę zwiększania się gospodarstwa jest 2, 3, nawet 5-krotność tej składki podstawowej płaconej przez tych najmniejszych rolników, tak bym to powiedział, przez gospodarstwa, które są najmniejsze. Jeszcze raz powtarzam, ci, którzy płacą 5-krotność, to jest poziom naprawdę już zbliżony do poziomu ryczałtowego opłacania emerytury swojej własnej przez przedsiębiorcę, tylko z tą różnicą, że nieważne, czy ten rolnik płaci 2, 3, 4-krotność stawki czy 5-krotność, na końcu emeryturę ma 800 zł.